Bardzo dziękuję, panie marszałku. Panie ministrze, Wysoka Izbo. Panie ministrze, wydaje mi się, że problem, w jaki sposób te zajęcia dodatkowe są organizowane, tkwi także w komunikacji między samorządem, przedszkolami a rodzicami, bo ja jestem posłem reprezentującym Polskę powiatową i rzeczywiście tam te dodatkowe pieniądze są, tak? Tylko często jest tak, że gminy bardzo cieszyły się z tego powodu, że jest na przykład w przypadku mojej gminy Pniewy 143 tysiące złotych dodatkowych pieniędzy, w tym także z tych pieniędzy można organizować zajęcia dodatkowe. Dyrektorzy przedszkoli wiedzą o tym, ale znikoma ta część jest wykorzystywana rzeczywiście na organizację tych zajęć. Te pieniążki są, tylko jest problem w komunikacji. Obawiam się jednego, panie ministrze. Mamy jeszcze miesiąc, za chwileczkę kolejny rok. W przyszłym roku będziemy przeznaczać na tej dotacji około 1,5 miliarda złotych w skali kraju. Obawiam się jednego, że samorządy mogą zareagować w ten sposób. Skoro ja mam te dodatkowe pieniądze, to część tych środków, które miałem przeznaczyć z budżetu, wydam na inne rzeczy, a tą dotację, którą dostanę, po prostu zasypię sobie dziurę, a może się to odbyć kosztem przedszkolaków i też kosztem wielu także firm prywatnych, które przecież tego typu świadczenia mogą realizować, bo rzeczywiście był pewien szum informacyjny i w wielu gminach udało się to wyjaśnić w taki sposób, że te zajęcia dodatkowe są prowadzone. Ale rzeczywiście trzeba nad tym w taki sposób popracować, żeby samorządy, rodzice i dyrektorzy przedszkoli mieli pełną wiedzę co do kwoty i możliwości jej wykorzystania. Bardzo dziękuję. Dziękuję.